Papier, puszki i butelki. Z tego przychód jest niewielki, lecz składamy grosz do groszy, by się pozbyć tych dwóch koszy. Organiczne bioodpady bardzo lubią nasze kwiaty, więc zawartość pojemnika chętnie ta komora łyka. Wielkie sito, co dziś mieci, przyszły kompost na dół leci. Wpadło ci tu coś przypadkiem? Sito znajdzie to ukradkiem. Wnet wystawią nam rachunek, jak za wikt i opierunek. Ten pojemnik to jest zmora. Powiesz, tam pcham do wora. Później nie ma innej rady, segregują twe odpady. Wybrać trzeba to do końca, choć to praca niepachnąca. Wielka hałda śmieci rośnie, nie wygląda to radośnie. Leży tutaj śmieć przez lata, a co roku jest opłata. I niemała to faktura, bo wciąż rośnie śmieci góra. Tych zostawić nie możemy, bo się szybko potrujemy. Więc co zrobić, mości panie? Pozostaje nam spalanie. Jadą wozy pełne śmieci i rachunek znowu leci. Morał wiersza jest już blisko. Pchasz pan kasę w palenisko. Suwalszczyzna, ziemia z bajki, a jej sercem są Suwałki. Śmieci w lesie? Ale siara. Powiem więcej, będzie kara. Śmieć w naturze długo znika. Wrzuć go więc do pojemnika. Do czarnego te zmieszane. W barwnych są segregowane. Plastyk, metal, do żółtego. To jest proste dla każdego. Pojemniki zielone są na śmieci szklane, ale ich nakrętki to śmieci zmieszane. Niebieski pojemnik to makulatura, gazety, zeszyty, karton i tektura. Trawa, resztki z kuchni w pojemnik brązowy. Z nich bowiem powstanie kompost ogrodowy. Śmieci w samochodzie nam się nie mieszają, bo nasze śmieciarki dwie komory mają. I nie ma znaczenia, śmieci dużo, mało, za odbiór zapłacisz nadal tyle samo. W tych rymach częstochowskich jeszcze jedna racja. Klucz do oszczędności to prosta segregacja. Stacji 160 rowerów. Rower miejski w Suwałkach na ostatnich metrach przed uruchomieniem. 25 czerwca upłynął termin realizacji oczekiwanego od dawna systemu. Kiedy zamykaliśmy wydanie, trwały ostatnie procedury odbiorowe. To od nich zależy, kiedy będziemy mogli za drobną opłatą pojechać miejskim rowerem. Koszt wypożyczenia roweru zwykłego oraz tandemu wyniesie 50 groszy za pierwsze pół godziny. Za następne 30 minut zapłacimy złotówkę. Druga godzina korzystania z roweru wiąże się z opłatą w wysokości 2 zł. Trzecia i każda kolejna 3 zł. Droższe będzie skorzystanie z roweru elektrycznego. Za czas do 30 minut zapłacimy 1 zł. Od 31 do 60 minuty następne 3 zł. Druga i każda następna godzina po 4 zł. Jeśli przytrzymamy rower, niezależnie czy zwykły, czy elektryczny, ponad 12 godzin, zapłacimy 200 zł. By zapobiec porzucaniu rowerów przez nieodpowiedzialnych cyklistów, w cenniku pojawiły się dotkliwe kary, choć określono je jako opłaty. Nieodstawienie roweru do dedykowanej stacji to koszt 100 zł. Zwrot roweru poza obszarem systemu w odległości nieprzekraczającej 10 km wiąże się z koniecznością uiszczenia 500-złotowej stawki, a jeśli rower zostanie pozostawiony dalej niż 10 km od strefy suwera, to już naprawdę zaboli. Zapłacimy za takie coś okrągłego tysiaka. Wszystkie niezbędne informacje dotyczące systemu znaleźć można na specjalnej internetowej witrynie pod adresem suwer.pl. Jest tutaj nawet interaktywna mapa stacji i dostępności rowerów.